Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię kolejną partię z silnego turnieju Tata Steel w Holandii. E, grali tę partię Jordan Van Forest z Magnusem Carlsenem. E, no i partia przebiegała następująco E4 rozpoczął e, młody holender, który e, powoli dobija się do rankingu 2700. Bardzo solidny zawodnik. Miałem okazję spotkać go na żywo. Magnus Carsen zagrywa E5, skoczek na F3, skoczek na C6. Tak naprawdę troszkę dziwię się Carsenowi, ale to jest moja oczywiście opinia, że zagrywa na E4, E5 i nie stara się grać na przykład ostrej obrony sycylijskiej. Aczkolwiek dobrze wiemy, że Magnus Carsen czuje się bardzo dobrze w równych pozycjach i potrafi wyciskać niesamowite pozycje i wygrywać y, równe pozycje teoretycznie, no ale... No, wybór jak wybór mogą też powstać ostre pozycje, właśnie po goniec B5, czyli partii hiszpańskiej. Właśnie to następuje i zagrywa tutaj mistrz świata A6, ruch normalny. Oczywiście po wybiciu na C6 wybijamy pionkiem. Ten pionek jest nietykalny. Często o tym przypominam, gdyż Hetman zagrywa na D4 z dobrą pozycją czarnych, bo grozi wybicie skoczka. Wybijamy pionka z lepszą grą, nawet czarnych troszeczkę. Goniec standardowo w wraca na A4, skoczek zagrywa na F6 i roszada ze strony białych. No moi drodzy, tutaj można spokojnie wybić pionka na E4. To jest jeden z wariantów. Potem zagrywa się D4, D5 i powstają naprawdę dalekie tasiemce, warianty, które trzeba tutaj grać, znaczy trzeba znać, żeby grać właśnie partię hiszpańską czarnymi. Tak o tak, od tak o po prostu nie polecam sobie grać, można dostać niezłe bęcki grając czarnym kolorem w tym wypadku, zresztą i białym teoria jest bardzo ważna zresztą na najwyższym poziomie i w tym momencie Magnus Carson wybiera troszeczkę inny wariant grając B5 goniec na B3 i goniec na B7 w tym momencie tutaj można grać białymi na przykład d4, próbując rozwalić centrum, co jest dosyć logiczną kontynuacją, gdyż tutaj król jeszcze nie jest zroszowany, aczkolwiek... Czarne nie powinny się w ogóle tego obawiać. Można spokojnie skoczkiem wybić to na D4. E, tutaj, e, oczywiście, wybić na D4. Racy, raczej trzeba, bo jak tutaj skoczek wybije, na przykład na E5, no to na pewno zginie ten bardzo ważny goniec na B3. Więc po wybiciu na D4 wybijamy. E, jeżeli zostanie zagrane posunięcie E5, czarne się w ogóle nie boją. Idą na E4, i ten skoczek bardzo fajnie może się przemieścić przez C5 z atakiem na tego gońca. A potem na przykład stanąć w przyszłości na. Na E6 spróbować zagrać na przykład D5 lub D6. No duże są możliwości, ja tutaj nie będę się rozwlekał, nad tym trzeba po prostu sobie to sprawdzić, no ale na przykład po wybiciu na D4, co się oczywiście narzuca, tutaj czarne dostają bardzo dobrą grę pod tytułem C5, atakujemy Hetmana, grozi C4 z wzięciem figury, więc nie ma wyjścia jak Hetman E5. No i tutaj po Hetman E7. Za dużego wyboru nie ma, bo jak na przykład Hetman C7 to D6, wszystko gra po wybiciu i po wybiciu. Moi drodzy, ta pozycja czarnymi jest bardzo, bardzo dobra, gdyż rozwój figur jest szybszy. Trzy figury w grze, tak naprawdę. Grozi ruch C4 i grozi wzięcie pionka na E4. W tym wypadku czarne by tu się na pewno czuły bardzo dobrze. Moi drodzy, w tym momencie tutaj Holender zagrał D3. Jest to ruch spokojniejszy. Myślę, że białe chciały uzyskać taką pozycję w miarę bezpieczną z mistrzem świata, żeby nie rzucać się specjalnie, nie wchodzić w komplikacje. Mistrz świata zagrał go nie C7, rozwinął, rozwinął po prostu figurkę. Skoczek na C3, sprawa normalna. roszada A3. A3 na pewno jest po to, żeby ten, tego gońca schować. Może, żeby nie było B4. Chociaż ja tutaj nie jestem teoretykiem w tej pozycji, więc ciężko mi się też wyrazić. W jakiś sposób, dlaczego taki ruch, a nie inny? Myślę, że po prostu normalne posunięcie, tak naprawdę. Skoczek zagrywa w tym momencie na D4. Bardzo ciekawe zagranie. Gdyż tutaj skoczek atakuje dwie figury i trzeba jakoś zareagować. No, jeżeli skoczek na przykład by wybił na E5, tutaj, no to bez wahania Carson wybiłby na B3, bicie na B3 i od razu kopnięcie D5. Myślę, że z bardzo dynamiczną, fajną pozycją dla czarnych za cenę pionka. Szczególnie, że zostaje nam paragońców. Tutaj czarne są na pewno bardzo dobre. Chociaż na komputera jest totalnie równa, no ale myślę, że. Ludzie, którzy grają tę pozycję, no przede wszystkim zależy wszystko od poziomu, jaki reprezentujemy. Pozycja według mnie bardzo fajna, czarnymi. No dobrze, przejdźmy, może, jak poszło w partii. Tutaj poszło bicie na D4, bicie na D4, skoczek E2. No i tak, zdwoje pionki w centrum są. Ok, skoczek atakuje pionka, więc go trzeba obronić C5, sprawa normalna. Też ten pionek, broniąc przy okazji na D4, daje możliwość w przyszłości zagrania tutaj, daje możliwość zagrania pionkiem na C4. Można spróbować wyrzać C8 i ruch C4 wykombinować. No i teraz tak, moi drodzy, tutaj Jordan zagrywa taki ruch dosyć rozwojowy i chyba w miarę normalny, goniec G5. Przypuszczam, że chodziło mu bardziej tutaj o, pozy o uproszczenie pozycji, ale jeżeli e, przeciwnikiem tutaj Holendra nie byłby Magnus Carlsen, tylko powiedzmy zawodnik teoretycznie słabszy od niego, no to przypuszczam, że takiego ruchu by nie zagrał. Tak, tak to jest takie moje mniemanie. Zagrałby na przykład taki ruch skoczek G3, żeby się ustawić na F5 z powrotem e, i próbować grać na przykład F4 e, z centrum, E5 w przyszłości. No tutaj przypuszczam, że w głowie Holendra był remis. To jest tylko moje przypuszczenie. Dlatego też zagrał takie posunięcie. Ja oczywiście tutaj nie znam teorii, ale ten ruch do najlepszych nie należy, dlatego że czarne od razu wykorzystują sposobność do tego, żeby uderzyć w centrum. Tak też się dzieje. I powiem w ten sposób: po 12 ruchach czarne nie mają żadnego problemu w grze w debiucie, co jest sporym sukcesem jak na ten poziom. Tutaj goniec od razu wybił skoczka, goniec wybił skoczka. Zobaczcie bicie gońcem na D5, co upraszcza pozycję bardzo. Bicie, bicie, moi drodzy, no i bicie na D5. Któż by nie chciał tej pozycji grać czarnym kolorkiem, moi drodzy? No bo e, oczywiście pozycja jest względnie równa, chociaż. Silnik pokazuje leciuteńką przeważkę, ale to nawet nie można nazwać przeważką, przewagą yy, czarnych. No ale jest jest goniec. Goniec ma większy zasięg, prosty plan grania C4, otwierania, otwierania linii. Skoczek zagrał tutaj właśnie na G3 i Magnus Carson od razu gra C4 yy, z prowokacją do wybicia na C4. Oczywiście tego zrobić nie można, należy wyprowadzać dalej figury wieża E1 i wieża z A na E8, chociaż taki ruch. Yy, no normalne można było z wieżą z F 8 Ja tu bym się pokusił raczej wieża C8, coś tam próbował, ale myślę, że wymiana jednej aktywnej figury tutaj dla czarnych jest na rękę. Zostało zagrane A4 z próbą rozbicia pionków otworzeniem wieży. Po prostu wymiana pionów myślę, że białe przybliża do remisu. Wybicie na 1 Hetman wybił na 1. Szybka wymiana, moi drodzy, to partia potoczyła się dosyć, dosyć zgrabnie i tak fajnie dla oka widoczna, gdyż dużo, dużo uproszczeń powstaje, ale Magnus Carsten specjalista właśnie w tego typu sytuacjach, moi drodzy, i bicie na B4 nastąpiło. No i teraz tak. Narzuca się oczywiście bicie na 4 co nie jest najlepszym posunięciem z tego względu, że gramy Hetman B5. Hetman D1, jedyny ruch, żeby bronić tych dwóch rzeczy. No jeżeli Hetman na B2 zbija, no to oczywiście zbijamy tutaj pionka na a6. Tutaj po wieży C8 czarne dostają taką niezłą inicjatywę. Biały według mnie gra się troszeczkę trudno, aczkolwiek też raczej stabilnie. No ale zwolna linia. Widzimy czarne tutaj lekko dominują. Może z planem wieża C6 z obroną pionka i próbą zbicia pionka na B3. Jeżeli na przykład by poszło samo zagranie B3 z obroną wieży, no to jakieś tam opcje na wieża... C3 Istnieją opcje wieża C3, żeby atakować oczywiście dwa piątki. Myślę, że tu czarne są po prostu no nieco lepsze mimo wszystko. No cóż, tak nie poszło. Tutaj trzeba przyznać, że Van Forest zagrywa dobry ruch. Zagrywa w tym momencie Hetman D1 zdąży tego pionka odbić od razu broni. Różnica jest taka, że po Hetman B5 co następuje w partii skoczek zagrywa na E4, goniec E7 i teraz tutaj no, teoretycznie wierzą na C8, można by było zagrać trzeba by było pewnie zrobić lufcik, potem spróbować wymienić na A4 z remisem. Tutaj w tym momencie po goniec E7 Hetman zagrywa na C1 i broni też tej linii wolnej wieża b8, moi drodzy, z atakiem tutaj na b2. Prosta sprawa, ale wieża wybija na 4. Fajnie to sobie biały przemyślał. Trzeba przyznać, niezłą obronę prezentuje. Chociaż ciężko to nazwać obroną, ale takie dokładne ruchy, które nie dają czarnym za wiele pograć. No cóż, ale Carson przyjmuje tego piona, moi drodzy. Oczywiście przyjmuje. Wszystko się wymienia, powstaje końcóweczka. Teoretycznie bardzo równa. Nawet trzeba przyznać, że tutaj Holender zagrywa bardzo dokładny ruch w tym momencie, co jest ruchem niezwykle trudnym, chociaż na niższym poziomie może niezwykle trudnym, na wyższym w miarę logicznym, g4 proste zagranie, gdyż nie chcemy dostać mata, wiadomo, a tutaj król oczywiście ma lufcik, a g4 o tyle jest ciekawe, bo można by było zagrać g3, f3, h3 i tak dalej, g4 jest o tyle ciekawe, że nie ma ruchu f5 odpędzającego tego skoczka na e4, z e4, moi drodzy, przepraszam e, przyjemny ruch spożytecznym, tak zwany e, wieża zagrywa w tym momencie na b6, bronimy pionka, no właśnie Chwilowo czarne mają pionka więcej, chwilowo, bo wieża bije na D4, ale plus jest taki dla czarnych, że ten pionek właśnie jest bandowy i może tutaj zasuwać do przemiany na, na promocję Hetmana powiedzmy, chociaż to nie jest oczywiście łatwe, ale już się pojawiają jakieś tam opcje. No i moi drodzy, tutaj Carson zagrywa posunięcie najlepsze w danej pozycji, król F8, słynne posunięcie król F8, które się przydaje, nie trzeba robić lufcika, po prostu odchodzimy e, królem, e, bronimy przy okazji gońca, sprawa normalna, wieża D7 e, i wieża G6. Okazuje się, że wieża tutaj ma chrapkę na pionka i tak naprawdę nie wiadomo, jak tego piona bronić. Moi drodzy, czy zagramy H3, to dostajemy od razu F5. Jeżeli zagre, zagramy na przykład na F3, pojawia się tutaj bardzo ciekawa kontynuacja. Ale dobra dla czarnych niestety. Tutaj e, F3 byłoby ruchem już e, dosyć złym. F5 e, wchodzi taki ruch. Skoczek F2, no raczej bronić na G4 trzeba. I po wymianach, e, nie można wybić skoczkiem, bo jest H5, rzecz jasna. Po wymianie na G4 e, jest oczywiście ruch A5 z opcją A4 i szybkim A3. Jak już pionek pojawiłby się na A3, to już się robi trochę niebezpiecznie dla białych. Bardzo niebezpiecznie dla białych, więc wieża raczej tak odruchowo na A7 by mogła zagrać. I, moi drodzy, tutaj następuje bardzo ciekawe zagranie ze strony czarnych, tutaj czarne w zasadzie. W zasadzie wygrywają tę końcówkę. Mogłyby wygrać tę końcówkę, bo tak nie było w partii, ale ciekawy motyw, e, można sobie zatrzymać filmik i poszukać tego ruchu, moi drodzy. Wieża bije G4. Piękne zagranie na G4 jest szach. Okazuje się, że jak skoczek wybije na G4, no to jest. Cyk, Hetman, przepraszam, Hetman, chcielibyśmy. Goniec C5 z szachem, i wybijamy w następnym ruchu wieżę. Pozycja jest wygrana, pionek po prostu szybko ucieka, a nawet jak skoczek go zatrzyma, to dwa pionki na skrzydle tutaj na jednego, król idzie szybko do centrum. Nie pozostawia, nie pozostawia wątpliwości, że partia jest wygrana dla czarnych. No i moi drodzy, tak nie było. Powierza G6, tutaj sprytne zagranie, król F1. Jedyne dobre i słuszne. Wieża zbija pionka, wieża A7. No właśnie widzimy, że tutaj raczej ten pionek nie ucieka. Nie można wieżą zagrać na G6, gdyż jest wieża A8, F5 energiczne posunięcie z stępem, ale skoczek G3 i pod atakiem są kolejne dwa pionki. G6 zostaje zagrane przez mistrza świata, wieża wybiła pionka, no i wieża H4. Jest porówno w pionach, chociaż te piony są nieco zepsute, że tak się wyrażę, ale białe walczą tutaj o remis. W tym momencie, niby, silnik pokazuje lepsze zagranie Król E2, ale wiecie, silnik to jedno, człowiek drugie. Wydaje mi się, że tak logiczne jest. Potem, oczywiście, trzeba zbić na H2 i ten pionek może w przyszłości tutaj zasuwać i robić niezłe problemy. Król g2 ze strony białych i wieża na d4. Okazuje się, że nie ma jak bronić tego pionka. Skoczek zagrywa na e2 i wieża zbije na d3. No i cóż, końcówka jest, moi drodzy, oceniana jako lepsza czarnych zdecydowanie. Jest goniec, jest pionek więcej. Technicznie rzecz, rzecz biorąc w ciemno, jakbym miał obstawiać, to tutaj mistrz świata Wyciska tę końcówkę. Sprawdźmy, jak się partia potoczyła dalej. Skoczek zagrał na G1, aby tutaj skoczka ustawić na F3 bardziej optymalnie. No i teraz kilka technicznych ruchów. wieża D7 lekko do obrony, żeby króla podciągnąć, końca ustawić lepiej. Skoczek zagrywa oczywiście na F3. Król G7 h3, goniec e6, bardzo ważna sprawa, żeby tutaj e, trzymać przede wszystkim e, tego skoczka, ograniczać go. Król g3, no, bia białe mogą próbować stać w miejscu, żeby próbować remisować. Wieża zagrywa na b7, to są takie ruchy już teraz e, troszeczkę sprawdzające przeciwnika. Wieża e7, e, wieża na a5, e, wieża c7, e, wieża d5, e, wieża a7. Wieża B5, goniec na E7. No takie sprawdzające. Tutaj Carson troszeczkę manewruje. To są ruchy nieszkodliwe, nie pogarszające sytuacji. Troszeczkę, że tak powiem, takie posunięcia, które sprawdzają, co chce przeciwnik dalej grać. No skoczek D4. Wieża na D7 z powrotem, skoczek wrócił, tutaj się nie rzucają na E6 białe w ogóle i wieża zagrywa na D6 w tym momencie, wieża B7 i król się troszeczkę podciąga, widzimy jest na szóstce, gońca trzeba lekko przerzucić, wieża A7 moi drodzy, H6, żeby ten goniec już miał swobodę gry, skoczek na H4 i goniec zagrywa w tym momencie na d8. Moi drodzy, no tutaj techniczna pozycja to jest trudna oczywiście końcówka do wygrywania, chociaż ruchy czarnych, ruchy czarnymi można wykonywać bez żadnego ryzyka. Może wieża c6 z planem może goniec na c5, może z planem wieża c6, wieża c2, goniec c5, coś takiego na pewno byłoby fajne, ale pamiętajmy, że wieża zawsze może tu nam naszego króla gonić. Goniec zagrywa na d8 i wieża zagrywa na H7. Moi drodzy, jesteśmy w takim e, kulminacyjnym momencie tej partii, gdyż e, tutaj Magnus Carlsen. E, no, zdziwił mnie lekko, gdyż zagrał posunięcie wieża na D2. Nie wiem, czy przeoczył tutaj motyw, znaczy nie mówię, że ma wygraną pozycję dokładnie w tym momencie, ale przeoczył motyw, żeby próbować wygrywać, według mnie, bo tutaj po tym posunięciu sytuacja się bardzo upraszcza. No, mógłby Carlsen próbować grać w ten sposób. Król G5, no, żeby bronić i atakować, skoczka. Skoczek daje szacha jedyny ruch i król H5. Tutaj się wszystko trzyma i próbować. Tutaj można czarnymi grać w następujący sposób. Jeżeli wieża B7, powiedzmy, no to y, wieża D5 to jest takie ważne posunięcie ograniczające skoczka i próba zagrania G5. Na przykład wieża B2, no i właśnie te G5 mogłoby nastąpić, żeby próbować grać G4. I y, zobaczcie, ta wieża fajnie współpracuje z królem, gdyż nie pozwala w przyszłości da y, wejścia wieży na B5. Tak trochę kaleczę tutaj moje słowa, moje zdania, wybaczcie, ale. Y, Głównie o to chodzi, żeby nie wpuścić w przyszłości wieży z szachem, żeby król sobie swobodnie tu jeszcze stał. No cóż, tak mogłoby teoretycznie partia wyglądać dalej, no ale Carlsen zagrał, Carlsen zagrał tutaj wieżę na d2, co się wiąże z totalnym uproszczeniem pozycji. No i spróbujcie znaleźć, jak mają zagrać białe, żeby próbować tę partię zremisować. Następuje wieża h6. Król G7, wieża G6 i król H7. No ale tutaj mamy podbiciem i skoczka, i wieże. Co zrobić? Jeżeli odejdzie wieża, no to bijemy, bijemy skoczka, bo może w ten sposób Karsen myślał, no ale jest niestety takie zagranie skoczek na F3. Oczywiście Magnus Karsen na pewno to przeliczył. Nie wierzę, że przeoczył. I teraz no, wieżą trzeba wybić na F2, król na F2. Król bije na, G3, na G6. Moi drodzy, to jest pozycja remisowa. Tu jeszcze panowie grali do gołych króli. Król H5, skoczek D4, F4. Najmocniej, przepraszam, skoczek na D4, poszło F4, skoczek E6, goniec na G5. A tu już po Gentlemansku, że tak powiem, panowie zgodzili się na remis. Myślę, że Magnus Carlsen no, troszeczkę nie wykorzystał końcówki. To jest moje zdanie oczywiście, no nie podważam tutaj decyzji Mistrza Świata. Partia myślę, że mimo wszystko ciekawa, gdyż czarne tutaj bez problemu wyrównały grę i miały jakiekolwiek szanse no, techniczne. Serdecznie dziękuję za uwagę, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii i życzę powodzenia. Do następnego razu. Cześć!